Małgorzata Parys, dzień dobry, zapraszam na wydarzenia, a dziś między innymi. Traciły głowę dla jego głosu. Zdobywał ich zaufanie, następnie wchodził w posiadanie ich danych niezbędnych do operowania na ich kontach bankowych, w których zaciągał zadłużenia, które nieświadome kobiety musiały spłacać. Obniżka VAT, czy jest taniej? O, na paliwo czułem, bo z Legnicy jechałem i za 5,14 zatankowałem. Dwudziestotrzyletni mieszkaniec powiatu legnickiego dysponował sporymi atutami. Szkoda jednak, że postanowił wykorzystać je w sposób niezgodny z prawem. Mężczyzna rozkochiwał w sobie kobiety, by później zaciągać pożyczki na ich dane. W ten sposób wzbogacił się o ponad 300 tysięcy złotych. Gdy głos tulipana wybrzmiewał w słuchawce, kobiety traciły głowę. Jego czar był niepodważalny. Siłą perswazji 23-latek zawstydziłby cały tabun komiwojażerów. Świadomy swego talentu, postanowił go wykorzystać niestety do niecnych celów. Rozkochiwał sobie kobiety, można tak powiedzieć. Zdobywał ich zaufanie, następnie wchodził w posiadanie ich danych niezbędnych do operowania na ich kontach bankowych, w których zaciągał zadłużenia, które nieświadome kobiety musiały spłacać. Jedna z jego wybranek dała wiarę, że ma do czynienia z doradcą finansowym. Złotousty specjalista obiecał, że po jego interwencji ta będzie płacić mniejsze raty. W efekcie kobieta straciła ponad 200 tysięcy złotych. W ten sposób zostało oszukanych około 6 kobiet na kwotę ponad 300 tysięcy złotych. Z tego, co się tłumaczył, pieniądze, które pozyskiwał, przeznaczył głównie na gry hazardowe. Zatrzymany już mężczyzna spędzi najbliższe 3 miesiące w areszcie. Jego pobyt za kratami może się wydłużyć nawet do 10 lat. Policjanci apelują do wszystkich pań, które mogły paść jego ofiarom, o kontakt pod numerem telefonu 47 874 15 88. Zerowy VAT na żywność wszedł dziś w życie. Produkty spożywcze miały stanieć o kilka lub kilkanaście groszy. Niższą cenę miało mieć również paliwo i nawozy. Jak faktycznie wyglądają obniżki i najważniejsze, czy odczuli mieszkańcy Zagłębia Miedziowego? O tym. Obniżka podatku VAT stała się faktem. Szyldy zachęcające do zrobienia tańszych zakupów pojawiły się w wielu sklepach. Od 1 lutego część produktów żywnościowych, które dotąd były objęte stawką 5%, potaniała od kilku do kilkudziesięciu groszy. Czy obniżkę cen żywności odczuli mieszkańcy Lubina? Czy jest taniej? No trudno powiedzieć, bo już człowiek właściwie nie patrzy na ceny. Także się nie za bardzo orientuje w tym wszystkim. Wiszą etykietki, że niby taniej, ale czy taka jest prawda? Nie widać takich jakichś ostrych podwyżek. Zniżek. Znaczy, ale i podwyżek tak samo przy tej inflacji. Prawda, te ceny galopowały, ale w tej chwili widzę, że one jakby się zatrzymały na tym samym poziomie, które były przed po prostu. Nie? Także nie jest tak tragicznie, jak mi się wydawało. Wiem, że jabłka, bo złoty 38, na przykład dzisiaj ja były po 3,50, no to wiem. Powiem szczerze, że na jabłkach tylko zauważyłem, a poza tym nie zwróciłem tak uwagi dokładnie, ale coś tam się troszkę obniżyło, no bo jabłka były taniej i no i coś tam więcej, no nic takiego. Masło to nie zauważyłem, żeby było taniej, jak zawsze biorę, no to zawsze w tej samej cenie są, co było, załóżmy, przed dniem dzisiejszym, także no. No tyle. Dla tych, co tam mają biedną emeryturę, to każdy grosz się liczy. Ja ma jakoś na szczęście spokojnie mogę żyć. No na pewno jest trochę taniej, bo kiedyś płaciłem stówą, to tego, a tu jeszcze ponad 5 dych jeszcze resztę. Ja nie zauważyłam. Wszystko, masło jest jakby droższe. No raczej mąka chyba troszeczkę, a tak to nie. No nie bardzo. Nie jest taniej? Nie. Specjalnie. Nie odczułem. Tańsze jest na pewno paliwo, o czym mogą świadczyć kolejki przy dystrybutorach. Wielu mieszkańców wstrzymało się z tankowaniem pełnego baku właśnie do 1 lutego. Zauważyłem, no bo ja mam ropniaczkę, zauważyłem, że tam zawsze parę groszy to już jest coś. O, na paliwo czułem, bo z Legnicy jechałem i za 5,14 zatankowałem. Na paliwie jest widoczne. Będę tankował na pewno, bo trzeba wykorzystać to, tym bardziej, że zapowiadają, że te ceny mają wrócić z powrotem do tych, co były, prawda? Obniżka cen żywności, nawozów i paliw to pomysł rządu na przeciwdziałanie rosnącym cenom w związku z rekordowo wysoką inflacją. Niższe stawki podatku od towarów i usług w ramach tzw. rządowej tarczy antyinflacyjnej 2.0 mają obowiązywać przez 6 miesięcy do 31 lipca 2020 roku. Czy to pomoże? Czas pokaże. Albo raczej cena.
przepuścił go na pasach, a on w zamian wybił mu szybę. Agresywny mężczyzna wchodził na jezdnię, krzyczał na inne osoby, a nawet się z nimi szarpał. Następnego dnia okazało się, że mężczyzna był tak pijany, że nawet nie pamiętał, że wyszedł z domu. Policję o agresywnym mężczyźnie poinformowali mieszkańcy Lubina. Jak ustalili policjanci, 29-latek wybił czołową szybę w pojeździe, którego kierowca zatrzymał się, aby przepuścić tego mężczyznę przez przejście dla pieszych. Mężczyzna wchodził na jezdnię, powodując zagrożenie w ruchu drogowym. Zaczepiał ludzi, wyzywał, a nawet rzucał się z rękami. Zatrzymany przez policję nie potrafił w żaden sposób wytłumaczyć swojego zachowania. Był kompletnie pijany. Został zatrzymany przez funkcjonariuszy Wydziału Prewencji. Trafił do policyjnej celi. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty. Po wytrzeźwieniu mężczyzna powiedział, że nawet nie pamięta, że wyszedł z domu. 29-latek poddał się karze, że może mu grozić nawet 5 lat więzienia. Do jego zadań należy pomoc w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Mowa o asystencie osoby niepełnosprawnej. W Polkowicach ruszyła kolejna edycja programu, który cieszy się dużym zainteresowaniem. Adresatami programu są pełnoletni mieszkańcy gminy Polkowice, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Na asystenta mogą też liczyć dzieci do 16 roku życia. Jest to skierowane przede wszystkim do takich osób, które potrzebują wyjścia, na przykład do kina, do teatru być może, do załatwić jakieś sprawy urzędowe na terenie miasta. Być może, że jeszcze inne tego typu potrzeby. Może taki asystent osobisty pomóc w takich innych sprawach. Gmina Polkowice pieniądze na ten cel zdobyła z rządowego programu. Kwota jest niebagatelna, bo wynosi aż 1 000 000 zł. Za każdym razem, jeżeli pozyskujemy jakieś środki, to oczywiście jest wtedy rozpisywany konkurs. I najczęściej wygrywa to taka firma, która dysponuje takimi osobami, które znają się na rzeczy, które mają odpowiednie kwalifikacje, żeby takim osobom niepełnosprawnym pomóc. Zainteresowanie programem jest bardzo duże, stąd decyzja, by póki nie zostanie wyłoniona firma, która obsłuży ten program, ze środków gminnych przeznaczyć na ten cel 100 tysięcy złotych. Ostatnie tygodnie zbiórki. Rodzina prosi o pomoc. Z nowotworem obu oczu mierzy się zaledwie 11-miesięczna Weronika Agulewicz-Skotli w powiecie głogowskim. Pieniądze są zbierane na jej terapię w USA. Świat rodziców Weroniki zawalił się, gdy ich córeczka miała 8 miesięcy. Właśnie wtedy usłyszeli diagnozę. Weronika choruje na siatkówczaka, jest to nowotwór złośliwy oczu. Akurat Weronika ma postać obooczną. Weronika widzi na jedno oko, a na drugie tylko światło. Dziewczynka przyjmuje chemioterapię, która hamuje rozwój choroby, jednak wyniszcza jej organizm i odporność. Nadzieją dla dziewczynki jest chemioterapia w USA, która kosztuje ponad 1 000 000 zł i tu zaczyna się bezsilność rodziców, których nie stać na leczenie za oceanem. Dlatego liczą na wsparcie dobrych ludzi. Jesteśmy na stronie Się Pomaga. Weronika już ma 30% tej kwoty zebranej, no i walczymy dalej. Wesprzeć zbiórkę można również za pomocą licytacji na Facebooku Lidii Augulewicz Walka o oczka Weroniki. I to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i do widzenia.